Bramkę dla szkółki piłkarskiej Talencik zdobywa Kuba Hołuń. Talencik, motor 1-0. Faulowany piłkarz lubelskiego motoru w polu karnym i rzut karny egzekwuje motor Lublin. Precyzyjne uderzenie Dawida Kamińskiego i w meczu mamy wynik 1-1. Motor Talencik 2-1. Kolejna bramka zawodnika znaczonego numerem 17 na żółtej koszulce Jakub. Dla pana Jakuba jest to 7. bramka w turnieju. Teraz, kapi, kapi. Na to, lewy, kuba! Kuba!
Prosto egzekwuje lubelski motor. Zawodnik rozgrzewający numerem 25, Dawid Kamiński. Piąta bramka pana Dawida w turnieju. Musimy pobrać
Teraz kamera. Przygazali się. Dobrze, przygazali. Uważaj, tu sprawdźcie się. Jest gaj. Ruszaj kleny. Dawaj, lewo. Dawaj. A jak tam? Kamień! Spoda. Brakasz ma! Brakasz, do tyłu, do tyłu. Farek, środki, strach, obczy. Za plecami, Farek. Kleny, pomarcz mi. Dawaj, Aniu. Nie, kamień, na prawo. Kamień, co? Czwartą bramkę dla Lubelskiego Motoru. A nie, 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 bramka nie uznana. Odgwizdane przewinienie piłkarza Motoru. Puszczaj! Zbieram musi puszczać! Puszczaj!
Defensywie Kamila Karpińskiego. Uchroniła motor przed utratą niechybnie bramki. Dwudziesta minuta meczu. Rzuca w stronę! Walusz na ciebie! Chodź po piłkę! Dawaj, kraj, od razu już, tak jest. Dobrze, dobrze. Wasza,
Katar! Dobrze! Dobrze! Pomóż, pomóż, dobra! Badamy kapi, pomóż! Badamy tu piłkę, dobra! Puszko, puszko, puszko! Nie daj! Tak jest, brawo! Dawaj, tu piły! Dawaj, dawaj! Lewy, wrak, brusz, piłka, puszcie, żeś bestia! Julka masz. Bramka dla piłkarzy Motoru Lublin. Jeszczelcem Krystian Brzozowski, numer 15. Motor Talenci 4-1. Do zakończenia meczu pozostało 5 minut. Kolejna bramka Jakuba Lenarda, dająca podwyższenie prowadzenia Motorowi Lublin w meczu z Talencikiem Radom 5-1. A dla pana Jakuba jest to bramka numer 8 w turnieju. Dobra, kamyk, 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 kamyk! Dalej tu sam! Nie, gramy! Gramy! Nie będziemy grali, to będzie... Ręka pań sędziu była! Kamyk, kamyk, kamyk! Piłka w środek! Chodź,
Motor. Motor Talencik 6-1, a bramkę szóstą zdobywa Krystian Brzozowski. Drużyny z Radomia zdobyła zawodniczka numer 9, Filip Walkiewicz. Nie, już minuta koniec. 3 minuty. Nie, bo ja zgadzałem. Wynik meczu 5-2. Tak, 6-2, 6-2. Dwie bramki Lenarta, dwie Brzozowskiego i dwie Kamińskiego. I dwie Walkiewicz. Talencik Radom. Jego końcowy rezultat 6-2 dla drużyny Zalei Zygmuntowskiej.